Za nami konferencja podsumowująca program Bezpieczny Dolno Ślązak oraz piknik bezpieczeństwa połączony z obchodami Dnia Dziecka. Udało nam się zdobyć kryształową kulę marszałka województwa, pierwsze miejsce w zawodach. Bezpieczny Dolno Ślązak kierowany jest dla tych najmłodszych, ale również mamy programy kierowane do seniorów. Uważam, że warto brać udział w tej akcji, ponieważ jesteśmy w stanie się komunikować, wymieniać doświadczeniami. Czego nauczyliście się przez te 10 lat Bezpieczny Dolno Ślązak? Po pierwsze, pierwszej pomocy, po drugie, jak się zachowywać w trudnych, ciężkich albo niebezpiecznych sytuacjach. Dlaczego trzeba znać zasady pierwszej pomocy? Bo można uratować komuś życie. Dzieci przede wszystkim uczyły się pierwszej pomocy. W takich warunkach przedszkolnych. Również chcemy pokazać piękno naszego regionu, piękno Dolnego Śląska, bo przyjechały tu dzieci z całego województwa. Chcemy też pokazać, jak wygląda Polana Jakuszycka, co można tutaj uprawiać, że możemy uprawiać tu przede wszystkim sporty rodzinne, po to, żeby zachęcili swoich rodziców, żeby zabrali ich rodzeństwo i przyjechali tutaj ponownie.